Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Na samym początku, bo znowu zapomnę, dajcie łapki w górę pod tym materiałem, żeby pokonać algorytmy YouTube'a i jeżeli ktoś z was nie subskrybuje kanału Moc Słabości, to oczywiście może to uczynić. Zapraszam was serdecznie na nasz poranny różaniec od godziny siódmej. On jest w, od poniedziałku do piątku. I dziś taki trudny temat, który no, dość długo sobie przemyśliwałem, że tak powiem, w sercu. Tym bardziej, że od kilkunastu dni... Dość często śni mi się moja mama, zmarła mama. Kiedyś wam tę historię opowiadałem, nawet chyba dwukrotnie. A mianowicie, jako 16 szesnastolatek, znalazłem 24 kwietnia 1996 roku moją mamę, która już nie żyła od 10 godzin. A w związku z tym, że moja mama miała problem z alkoholem, ten alkohol ją ostatecznie zabił, ponieważ przedawkowała alkohol, a do tego w dniu, no, kiedy zmarła, no, ciężko chorowała na gruźlicę. Wiecie, jak to jest z osobami uzależnionymi od alkoholu. One nie dbają o nic, to znaczy nie dbają także o siebie i o swoje zdrowie. Pamiętam, że jako, jako dzieciak, jako nastolatek, żeby cokolwiek na mojej mamie wymóc, to znaczy, żeby przestała pić, yy, chowałem jej jedzenie. I, I moja mama chodziła głodna też, no, przez to, że to jedzenie jej chowałem, bo chciałem w ten sposób, jakby ją obudzić wybudzić z tego alkoholowego ciągu. Pamiętam, że miała takie dni, kiedy rzeczywiście nie piła i nagle, właśnie, no właśnie, właśnie. Przepraszam, że dość często posługuję się słowem właśnie. Mam nadzieję, że, że, że jakoś to wyeliminuję, ale w każdym razie to była duża różnica. Kiedy moja mama piła, kiedy kiedy po prostu nie piła i wy wiecie dokładnie, wy wszyscy, którzy macie w swojej rodzinie osoby uzależnione od alkoholu, a według najnowszych badań Polacy z roku na rok się coraz bardziej rozpijają i ja ilekroć idę do, do sklepu to zawsze, zawsze, zawsze spotkam rodzinę, rodziców, mamę, tatę z dziećmi, którzy przy swoich dzieciach kupują alkohol. Generalnie alkohol zawsze szkodzi i nie ma właściwie żadnych zalet. Żadnych zalet alkohol nie ma. To jest przerażające, bo uzależnienie od alkoholu jest chyba tym głównym, które rozbija nasze rodziny i społeczeństwo. Uzależnienie, czyli zniewolenie. Też wam dzisiaj chcę powiedzieć o zniewoleniu związanym z pornografią, ponieważ pamiętajcie wy wszyscy uzależnieni. Że jest się uzależnionym przez całe życie, ok? Jeżeli jesteś uzależniony od alkoholu, od pornografii, a wy, wyszedłeś z tego, wychodzisz z tego, nie wiem na jakim etapie jesteś, to pamiętaj i od razu polecę Ci film najlepszy z Kubą Gierszałem. Pamiętaj, że jesteś uzależniony do końca życia, to znaczy nawet jeśli nie będziesz pił. Nie będziesz sięgał po uzależnienie różnego rodzaju, nie chcę wszystkich wymieniać, żeby nas tutaj na YouTube nie zablokowali w ramach politycznej poprawności, to też jest ciekawe. Jeżeli, jeżeli no wpadłeś w jakiekolwiek uzależnienie, jako człowiek młody, starszy, w jakimkolwiek wieku, to do końca życia będziesz tym, który potencjalnie może znowu wrócić do uzależnienia. Możesz nie pić 5, 10, 15, 20, 50 lat. A wystarczy kilka sekund nieuwagi, że wdepniesz w to i być może do końca życia nie wyjdziesz. To jest, ten, to, jest ten diabe, to jest ta diabelska pułapka. Szatan wobec nas jest cierpliwy i on będzie się posługiwał tymi pokusami, które nas rzeczywiście rozbijają, które na nas działają. Zobaczcie, że my się spowiadamy zazwyczaj z tych samych grzechów i bardzo, bardzo często to tutaj powtarzam żebyśmy się nie przerażali, że wciąż chodzimy do konfesjonału z tymi samymi grzechami i żebyśmy się również nie przerażali tym, że no jak to księdzu powiedzieć o takich grzechach, moich strasznych grzechach. Naprawdę, jeżeli kapłani słuchają tego materiału, to być może też będą w stanie to przyznać w komentarzach, że kapłani, nie wiem czy codziennie, ale jeżeli codziennie spowiadają, to się nasłuchają w konfesjonale strasznych grzechów i nasze grzechy, grzeszki, przepraszam, nie, nie trywializuję grzechów, Czasami mogą mi się wydawać nudne. Kiedyś mój, mój znajomy kapłan, ojciec Marcin, pozdrawiam cię serdecznie, Marcinie. Paulin powiedział: Słuchaj, wy faceci przychodzicie do mnie tylko z tymi samymi grzechami związanymi z nieczystością. Mocniejszym językiem to powiedział. Nie będę tutaj powtarzał takim obrazowym, bo do nas facetów trzeba językiem obrazowym mówić. Tak po prostu cały czas te same grzechy nam się powtarzają i to samo jest z uzależnieniem. Że uzależnienie będzie nas tyrało, jeżeli raz wszedłeś w to uzależnienie, to do końca życia będziesz mógł mieć z tym problem, zawsze będziesz mógł do tego wrócić. Dużo łatwiej jest wrócić niż z tego wyjść. Możesz 50 lat nie pić, a wdepnąć w to na kolejne 50, 30, 20, 10 lat do końca twojego życia. Uważajmy na te uzależnienia. Tak, jeżeli ktoś ma problem z zachowaniem czystości z grafią, to też musi wiedzieć, że w sposób zupełnie inny może używać telefonu, a właściwie musi bardzo uważać na to, w jaki sposób używa telefonu. Ja tego doświadczyłem na własnej skórze, zaraz Wam o tym opowiem. Bo y, zwykłe przeglądanie Instagrama, gdzie naprawdę no, dziewczyny, kobiety, nie wiem. Jakby nie chcę oceniać, ale no czasami wyrzucają takie zdjęcia dość odważne i one nie są rozebrane, ale one są sugerujące, prawda, jakieś myśli nieczyste. Ktoś powie o świętoszkowaty jesteś. Nie, po prostu to wszystko działa na zmysły. Naprawdę trzeba uważać i. Wiedząc, mając świadomość tych zagrożeń, po prostu my faceci, którzy mieliśmy kiedyś problem z, problem z pornografią i również ja, ja muszę uważać na używanie telefonu i do końca życia nie będę mógł normalnie używać telefonu. Ty, który masz problem z uzależnieniem albo wyszedłeś z tego, nie będziesz mógł, do, będziesz, znaczy będziesz miał do końca życia problem z tym. Kwestia na przykład uzależnienia od alkoholu u kapłanów. Ja rozmawiałem z pewnym takim mądrym księdzem proboszczem, nie chcę mówić którym, bo może sobie nie życzę, ale takim naprawdę mądrym już z ogromnym doświadczeniem, który pomaga, wciąż pomaga księżom uzależnionym od alkoholu, którzy to często ukrywają, piją w samotności. Też kolejna sprawa samotności. On mówi tak, że głównym problemem kapłanów, którzy piją, jest to, że oni nie dopuszczają myśli, że jeżeli uzależnił się od alkoholu i chce z tego wyjść, i to dotyczy również nas świeckich, to do końca życia nie będzie mógł wypić nawet łyku piwa. Ok? Jeżeli masz problem z alkoholem, a wychodzisz z tego i uważasz, że kiedyś będziesz mógł sobie sięgnąć po piwo gdzieś tam do meczu, to nie, nigdy nie będziesz mógł sięgnąć po piwo. Tak po prostu jest. To jest to cierpienie to jest ten krzyż. To samo się tyczy osób uzależnionych od grafii. Przekazujcie to tym, których znacie, którzy mają z tym problem. Muszą ograniczyć używanie telefonu, muszą ograniczyć używanie social mediów. Nie mogą po prostu przeglądać social mediów. Muszą nad tym bardzo panować. Muszą telefon zostawiać gdzieś daleko w drugim końcu domu, zamykać, chować. Nie wiem, co z nim robić. Ja zostawiam w drugim pokoju, także czasami nie chce mi się po niego pójść. Co wiąże się z tym, że. Czasami na wasze SMSy później odpiszę, czy w ogóle później odpiszę na maile, tak więc, przepraszam, ale no, jakoś to trzeba nie wiem, wszystko godzić, że to jest ten problem. Że my musimy sami sobie wolność ograniczać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to szatan nam tę wolność zabierze przez uzależnienia. I zacząłem od y, opisania dnia śmierci mojej mamy, która mi się ostatnio dość często śni y, i. Nie wiem, nie wiem, czy wy macie, ale ja ostatnio jakiś taki bardzo sentymentalny się stałem. Może to dotyczy osób, że tak powiem, po czterdziestce. Naprawdę dużo wspomnień mi wraca do głowy i właściwie codziennie wspominam dzieciństwo. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, to chyba jest normalne. I wracam do tych czasów, prawda, młodości tak trochę z utęsknieniem, chociaż wiadomo, że człowiek to bardzo idealizuje. W każdym razie ja pamiętam jak bardzo zmieniała się moja mama piękna kobieta, naprawdę piękna I nie mówię tego dlatego, że jest moją mamą chociaż oczywiście też tak ale piękna kobieta, która słuchajcie po kilku dniach spożywania alkoholu no zmieniała się drastycznie na twarzy, na no to jest to jest ta ochyda spustoszenia duszy jakbyśmy powiedzieli językiem słowa Bożego ochyda spustoszenia serca zarażonego se grzechem zniewolonego czekajcie, bo jedzie coś na sygnale tak po prostu się dzieje, widać, że ktoś pije, że ma problem z alkoholem. To po prostu widać i ta osoba, mimo tego, że widzi siebie, że jest zniszczona, nie jest w stanie z tego wyjść. Nie jest tak? Nie jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy uzależnieni od grafiki czy od czegokolwiek innego, rzucić tego. Nie jesteśmy w stanie sami za siebie zaświadczyć, nie jesteśmy w stanie sami sobie zaufać. Tak, potrzebujemy pomocy innych. I pamiętam, no jak moja mama się zmieniała, kiedy nie piła, to. W domu było posprzątane, był obiad, było naprawdę pięknie, nawet nam chusteczki do nosa yy, prasowała, kiedyś były takie chusteczki z, z myszką Miki, Kaczorem Donaldem, to młodsze pokolenie w ogóle nie pamięta takich chusteczek bawełnianych. Nawet to nam nasza mama mi mojemu bratu prasowała. Natomiast kiedy już yy, wpadała w alkohol, no to pierwszym oznakiem było to, że idąc po klatce schodowej, mieszkaliśmy na czwartym piętrze, już w torbie obijały się o siebie butelki, już było słychać szkło i kiedy ja wychodziłem z domu z kolegami, bo w wieku nastoletnim, jako 15-16 latek, to właściwie całe dnie przebywałem poza domem, to też było niezwykłe i piękne. I nie robiliśmy tylko samych złych rzeczy, bo kiedy ja wracałem ze szkoły w latach 90., to ja od razu wychodziłem, w ogóle nie siedziałem w domu. To jest niesamowite. Pamiętam kwiecień, 24 kwietnia, kiedy znalazłem moją mamę już nieżywą, że tak powiem, umarłą, dopiero o godzinie 22 wieczorem, a zmarła o godzinie 10. Ja od 10 do 22 nie byłem z tego powodu, że po prostu już było pijaństwo. Ale pamiętam, że kiedy moja mama zaczynała pić, to zaczynało się od stukotu butelek i. Kiedy ja wychodziłem gdzieś tam z kolegami, prawda rano, to kiedy wracałem to już jej nie było. I nie było jej na przykład dziś, jutro, pojutrze, czasami 3-4 dni nie było. Nie było obiadu, nie było nic i to, to jest jakby. Znaczy, to wielu z was spotyka. I ja widzę, widzę te dzieciaki, które, które wychowują się w rodzinach uzależnionych od alkoholu, że one są bezbronne, że one to przyjmują właściwie jako coś oczywistego, a później, jako. Właśnie dzieci dorosłych, alkoholików mają problem ze swoimi emocjami, z kontrolą emocji, uczuć przez całe życie. No właśnie, tak to wygląda. Ale no właśnie, dlaczego ja nagrywam dzisiaj ten materiał? Ponieważ przez. Yy, pamiętam, że kiedy tak mocno byłem uzależniony od pornografii, tuż po odejściu z seminarium, zaraz wrócę do tego czasu, to pamiętam, że ja się bałem. Że ja się bałem, że umrę, jak moja mama, że już byłem tak zdewastowany przez to uzależnienie, że nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. Nie byłem w stanie po prostu nad tym zapanować i miałem świadomość tego, że moja mam, moją mamę zabił, zabiło uzależnienie. I miałem świadomość tego, i bałem się tego, że po prostu umrę, tak jak moja mama uzależniona od alkoholu ja umrę uzależniony, zniszczony przez właśnie bo, grafię. Bałem się, że umrę tak jak moja mama. I pamiętam, że kiedy byłem w seminarium, to był początek XXI wieku, od roku 2000, to no miałem taki zwyczaj, że chodziłem się uczyć do biblioteki. I był tam taki, przychodził tam taki kleryk z tyłu, w bibliotece takiej dużej, długiej ze stolikami. Ostatni stolik był zaopatrzony w komputer, był odwrócony w stronę sali, można było nawet zerknąć, co ta osoba tam na tym komputerze robi. Był taki kleryk młodszy od nas o 2-3 lata, od nas, czyli od mojego kursu, który pamiętam, że codziennie, a to trwało tylko tydzień, bo został później wyrzucony po prostu, codziennie korzystał z pornografii publicznie przy nas. Oczywiście my siedzieliśmy tyłem do niego, ale kiedy się odwracałem, byłem przerażony i mnie to Mie to odrzucało i w ogóle nie rozumiałem tego, w jaki sposób można być uzależnionym od grafii. Kompletnie nie wiedziałem, nie rozumiałem tego. Nie, nie miałem wiedzy na temat tego, że każdy może wejść w to uzależnienie. Nie miałem tego doświadczenia, że każdy może się od tego uzależnić. I byłem pewny, że mnie to nigdy nie spotka, bo to jest obrzydliwe, bo to jest okropne, bo to jest po prostu odrzucające. I co się okazało, że mimo tego? No, właśnie, ten klerek został wyrzucony, chociażby za to, że po prostu miał ogromne problemy z pornografią. Ja po odejściu z seminarium, a odszedłem dobrowolnie, nikt mnie seminarium nie wyrzucał, bo nic złego w seminarium nie zrobiłem, to no byłem załamany, wpadłem w jakąś taką, nie wiem, duchowy dołek. Nawet twierdziłem, że, że już nie jestem w kościele. Spotkałem wtedy na ulicy pewnego Znajomego mi kapłana, który mi wytłumaczył: Słuchaj, no, jak to nie jesteś w, kości w kościele? Przecież wszyscy są w kościele, nawet najwięksi grzesznicy, bo oni przecież tego kościoła najbardziej potrzebują. księże bardzo ci dziękuję za te słowa wtedy. Natomiast ja wtedy właśnie wpadłem w uzależnienie od grafii, chociaż jeszcze kilka lat przed tym byłem przerażony tym, że można korzystać z takich stron, stron właśnie związanych z tym przemysłem niszczącym nasze serca, nasz sposób myślenia, nasz sposób wartościowania. Spoglądania na drugą osobę. To, co dziś wydaje ci się niemożliwe, to znaczy, jeżeli dziś wydaje ci się niemożliwe, że będziesz mógł w przyszłości zgrzeszyć takim czy innym grzechem, jeżeli wydaje ci się, że dziś już się podniosłeś z grzechów, jeżeli wydaje ci się dziś, że już uzależnienie masz za sobą, to uważaj, to uważajmy, uważaj. Musimy być świadomi swoich słabości, tego, że naprawdę y, musimy ograniczać sobie wolność. Każdy z czymś ma na pewno jakiś problem. Czy w ramach na płaszczyźnie jakiegoś zniewolenia, w ramach jakichś grzechów wciąż powtarzających się, czy czegokolwiek innego. Musimy sami sobie tę wolność ograniczać, żeby nie dać się zniewolić przez pokusy szatańskie, które rozrosną się. To znaczy, jeżeli jesteś uzależniony. Od jednego, to za chwilę szatan będzie chciał do tego uzależnienia dorzucić kolejne uzależnienia. Tak jak karą za grzech jest kolejny grzech, nie wiem, ukradnę coś, no to później innych okłamuję, prawda? Grzech pociąga kolejny grzech, że tego nie zrobiłem. To musimy mieć świadomość tego, że szatan do uzależnienia bardzo chętnie dokłada kolejne uzależnienia. On jest cierpliwy. On jest w stanie poczekać nawet 60 lat, nawet do końca twojego życia, nawet do ostatnich miesięcy twojego i mojego życia, żeby uruchomić uzależnienie czy cokolwiek innego, co spowoduje, że w ostatnich dniach od Boga odejdziesz, to nie przekreśli twojego życia. Ale może być dużym problemem w kwestii twojego zjednoczenia z Bogiem i tutaj już trzeba prawda oceniać to w ramach indywidualnych doświadczeń. I trzeba konsultować ze swoim spowiednikiem, natomiast szatan jest cierpliwy. On poczeka 5, 10, 30 lat, żeby wrócić do ciebie z jeszcze potężniejszym uzależnieniem, które zabija. Ja naprawdę byłem przerażony, że... Bo tak sobie pomyślałem, no mam geny te same, co moja mama, czyli mam problem z uzależnieniem. Moja mama miała problem z alkoholem, no to ja mam problem z właśnie pornografią. Tak sobie kilka lat temu myślałem. I mówiłem, moja mama nie była w stanie z tego wyjść. I to ją zaprowadziło do śmierci i byłem przerażony, że ja umrę, tak jak umarła moja mama, U umrę w przerażeniu, umrę w jakiejś samotności, w uzależnieniu. Dlatego warto pamiętać o tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy, a są w czyśćcu. Pamiętacie, tydzień temu wam mówiłem o genialnej książce oddany duszom czyśćcowym księdza Marcelo Stancione, czyli Ojciec Dolindo i dusze czyśćcowe. To jest niesamowita książka. Ona daje mi nadzieję również w kontekście zmarłych z naszych rodzin, że oni także trafią do nieba. Przykład. Chociaż był ksiądz Dolindo przeciwnikiem morskich kąpieli, na polecenie przełożonego musiał ich zażywać wraz z seminarzystami. Pewnego razu wszedł do wody i zaczął płynąć, kiedy się Obejrzał, spostrzegł, że prąd zniósł go daleko od brzegu. Ogarnęło go poczucie zagubienia i myślał, że już nadeszła jego godzina, godzina, aby oddać duszę Bogu. Zaczął się więc wewnętrznie przygotowywać do przejścia na drugą stronę. Starał się zbliżyć do brzegu, lecz prąd niósł go coraz dalej. Czuł się zagubiony, lecz w końcu zdołał pokonać prąd i powoli dotarł na plażę. Dusza czyśćcowa, tłumaczy Ksiądz Dolindo, czuje się przyciągana w stronę Boga, tak jak on pragnął dotrzeć na brzeg, lecz silny prąd ciągnie ją w odwrotnym kierunku. Prądem tym są niedoskonałości, które splamiły duszę i które w czyśćcu odsuwają ją od Boga Ojca. Nasze słabości, jeżeli nie oddamy ich w konfesjonale i nie będziemy z nich wychodzili z pomocą łaski Bożej, Splamią naszą duszę do tego stopnia, że będziemy musieli przejść przez czyściec. Święta Faustyna mówi, że czyściec może trwać nawet 400 lat. W dzienniczku są relacje Świętej Faustyny spisane, kiedy spotykała siostry zakonne, będące w czyśćcu 300 czy 400 lat. Zobaczcie. I jeszcze jeden fragment z tejże książki oddany duszom czyśćcowym. Zaskoczenie i zgroza. Aby dobrze utrwalić w umysłach wiernych dwa stany, jakich doświadcza dusza czyśćcowa, kiedy znajduje się przed obliczem Boga, ksiądz Dolindo posłużył się takimi dwoma zdarzeniami, prawdziwymi zdarzeniami. Opowiedział, jak pewnego razu dwaj policjanci zobaczyli człowieka, który chodził po ulicy z materacem na plecach. Dziwny przykład, ale posłuchajcie. Wzbudziło to ich podejrzliwość, więc pobiegli za nim i kazali mu się zatrzymać. Jakież było ich zdziwienie, kiedy, się, kiedy zdali sobie sprawę, że człowiekiem tym był sam Ojciec Święty, Pius X, ubrany jak zwykły ksiądz, byli tak oszołomieni, że po prostu zabrakło im słów. Kiedy dusza czyśćcowa znajduje się przed obliczem Boga, jest dużo bardziej oszołomiona niż ci dwaj policjanci. Można to wyjaśnić faktem, że znajduje się ona wobec nieskończonego piękna i niezmierzonej wspaniałości Boga. Stoi przed miłością, którą Stworzyciel żywi względem niej. Miłości tej dusza nie odczuwa, dopóki żyje w ciele, a przynajmniej nie odczuwa jej w pełni. To jest właśnie to jest nie chcę powiedzieć, że pułapka, ale to jest ta przestrzeń, że my teraz nie doświadczamy Boga, nie widzimy Boga twarzą w twarz. I, nie jesteśmy, i dlatego nie czujemy, kogo tracimy, kiedy wchodzimy w grzech. Oczywiście Bóg jest z grzesznikiem i grzech należy do Boga, bo przecież Chrystus wziął na siebie nasze grzechy. I te grzechy On wziął już wcześniej, wszystkie nasze grzechy na krzyż. I z krzyża przeszedł przez pusty grób ku zmartwychwstaniu, natomiast my teraz nie oglądamy Boga twarzą w twarz. I nie czujemy, jaką utratą jest... Utrata łaski Bożej, czyli utrata zjednoczenia z Bogiem. Poczujemy to dopiero w momencie śmierci na sądzie szczegółowym, kiedy Boga zobaczymy twarzą w twarz. Jednocześnie dusza odczuwa zgrozę z powodu popełnionych grzechów. Aby pozwolić nam to zrozumieć, ksiądz Dolindo rozpoczyna opowieść pozornie fantastyczną, lecz w zupełności prawdziwą, co z naciskiem podkreśla. Jest to opowieść o pewnej elegancko ubranej panience, która znajdowała się w wyszukanym salonie. Biedaczka odczuwała nieznośny ból w boku, lecz starała się nic po sobie nie pokazywać, gdyż dobre wychowanie nie pozwalało jej opuścić towarzystwa. Wreszcie, pokonana przez ból, poprosiła o pozwolenie na wyjście na kilka minut. Kiedy w końcu mogła rozwiązać gorset, wyskoczyła z niego myszka wydaje się to nieprawdopodobne zwierzątko gryzło ją w bok wywołując tym ostry ból choć opowieść wygląda na niewiarygodną naprawdę jest prawdziwa na jej przykładzie ksiądz Dolindo chciał dać do zrozumienia że w czyśćcu odczuwa się dużo większy ból tam nasze sumienie jest podgryzane nie przez małą myszkę lecz przez nasze grzechy Ból duszy oczyszczającej się z niedoskonałości, które uniemożliwiają jej zbliżenie się do Boga miłości, jest dużo większy od bólu nieszczęsnej panienki. Bardzo dużo fragmentów z pism, które w języku polskim są jeszcze niedostępne, autorstwa księdza Dolindo Oruotolo, w tej książce oddany duszom czystcowym i na koniec, jeżeli mówiliśmy sobie o oglądaniu Boga twarzą w twarz, to ostatnio wróciłem do książki Osiem błogosławieństw księdza Dolindo Oruotolo, Wydanej pod naszym waszym patronatem, czyli pod patronatem naszego waszego kanału, gdzie Ojciec Dolindo Urwotolo analizuje również to błogosławieństwo dotyczące czystości serca, albowiem tylko czyści sercem będą mogli Boga oglądać. Ksiądz Dolindo w tejże książeczce zapisał: Pod pojęciem ludzi czystego serca należy rozumieć nie tylko tych, którzy nie są skażeni grzechem, lecz w sposób szczególny niewinnych, wstrzemięźliwych i dziewiczych. Oni ujrzą Boga już tutaj na ziemi, to znaczy poznają Go przez jaśniejsze światło, zrozumieją głębszym poznaniem, pokochają bardziej żarliwą miłością, a więc zobaczą Go spojrzeniem wewnętrznym, ponieważ nie stawiają żadnej przeszkody na drodze Jego miłości do nich oraz uniesieniom ich miłości do Niego. Bycie w stanie łaski uświęcającej wyposaża naszą duszę. W jaśniejsze światło niż jakiekolwiek światło tutaj na tym naszym łespadole, znaczy na, na ziemi. I jeszcze fragment. Od Boga wypływa światło miłości w postaci najczystszego promienia, który dociera do duszy. Gdy ona jest czysta, przyjmuje promień bez mgieł, które go przesłaniają. W przeciwnym wypadku promień pozostaje w niej jakby zgaszony, a wylanie łaski do niej po prostu nie dociera. Jest ona niczym gęste powietrze w oparach mgieł. Mgła kondensuje się w wodę i spływa ku ziemi, z którą miesza się, tworząc błoto. Jak boskie wylanie może dotrzeć do błotnistej ziemi. Jak boski promień może rozbłysnąć w błocie. No właśnie. Dusza nieczysta to jest dusza zbrukana błotem. Tam nie ma czystej po prostu wody. Nie ma. Czy... Dusza, która jest nieczysta. Nie widzi tej jasności, która do niej dociera, ponieważ oczy ma zabrudzone nieczystością. Dlatego błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, Pan Bóg obsypuje nas tymi łaskami. Natomiast kiedy mamy nieczyste serce, po prostu to światło do nas nie dociera po prostu nie dociera nie ma szans na dotarcie do nas, ponieważ tak jakbyśmy chcieli latarką świecić przez. Bardzo brudne okno. Jakieś fragmenty światła dotrą. Oczywiście, że musi światło Boże docierać do naszego serca, bo gdyby Pan Bóg przestał okazywać miłosierdzie światu, to świat przestałby istnieć. To jest oczywiste, że Pan Bóg nas nie tylko stworzył, ale także utrzymuje, podtrzymuje przy życiu. Natomiast ta radość z obcowania z Bogiem wynika z tego, że jesteśmy w Jego świetle. To tak jakbyśmy byli bardzo zmarznięci i byłby piękny plac oświetlony. Gorącymi promieniami, I nie moglibyśmy tam dotrzeć. Byśmy wyciągali ręce, ale nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tego pięknie oświetlonego gorącymi promieniami słońcem tegoż placu. Prawda? Uważajmy na to, w jaki sposób szatan zastawia na nas pułapki. Bądźmy uważni, bądźmy czujni, i pamiętajmy, że jeśli choć raz wdeptaliśmy w błoto, w grzęzawisko, że tak powiem, w gumę, Uzależnienia, to ta guma, jak przylepiona do naszego buta, będzie się za nami ciągnąć do końca życia. Tym wszystkim z was, którym udało się wyjść z uzależnienia, uważajcie, bo z tym uzależnieniem będziemy, które jest uśpione, prawda, zaleczone, ale wciąż jesteśmy skłonni do tego bardziej niż inni. To uzależnienie będziemy mogli w sobie obudzić, jeżeli no właśnie zagapimy się, jeżeli zatracimy czujność, bo. Bo ciemność to po prostu śmierć. To chyba wszystko, bo jeszcze to już nie będę tam jakichś osobistych opowieści. Może kiedyś wszystkiego błogosławionego Wam życzę, błogosławionych serc. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Mamy nadzieję, że nasi zmarli, to znaczy zmarli z naszych rodzin, są już w niebie, a ci, którzy jeszcze tam nie są, to modlimy się za nich. Którzy pewnie są w Czyścicu i tej naszej modlitwy bardzo potrzebują, bo oni już po śmierci Boga widzieli, a musieli pójść do czyśćca, żeby przygotować swoje serce, aby było czyste, ponieważ błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Myślę, że nie ma bardziej zrozumiałego błogosławieństwa niż to. Szczęść Boże.